didn't even get to cross. Cześć, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony Taksuj CRT, witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Słuchajcie, poprzedni odcineczek był wyczesany w kosmos. Tutaj nawet nie ma nic do zaprzeczenia. Pojechaliśmy, pozabijaliśmy, zdominowaliśmy przeciwników, a dzisiaj mam nadzieję, że uda się chociaż powtórzyć, albo chociaż... No chociaż jednego przeciwnika w tych loszkach pokonać. Wiadomo, no powtórzyć to już raczej tak średnio najeżdża, nie? No jakbym znowu miał zabić tylu, to what the fuck? Byłby naprawdę fart życia. Okej, słuchajcie, sprawdzamy gabinet magii. Już za dużo mnie gadam, już przechodzę do szczegółów i do tych ważnych części. Słuchajcie, wiedźma ma już uzbierane 41%, słuchajcie, w swoim kotle. Mam nadzieję, że jak najszybciej to zbierzemy, słuchajcie. Ja już wrzucałem i jestem z tego dumny. Razem, słuchajcie, wszyscy możemy się do tego przyczynić, aby to było szybciej i abyśmy mieli wcześniej ulepszenia. No dobra, słuchajcie, tutaj już właściwie zbrojownia też tak średnio. Odświeżę sobie raz gabinecik magii. Wow! Słuchajcie, to nam przyniosło szczęście i to dosłownie nam przyniosło szczęście. No mam nadzieję, że na tym odcinku też będę miał tego szczęścia tyle, co mi się tutaj teraz trafiło. No ale raczej tak z itemkami to średnio. Teraz tak, słuchajcie moi kochani, tutaj mam do 7, kurde, jeszcze tylko 5 dni. To mam do 10, dobra, odświeżę jeszcze raz. Kurcze bela. No nie jest dobrze. Odświeżę jeszcze raz. Jest! Jest! Pięknie, 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 mistrzunio. O to właśnie, no i o to właśnie chodzi. I właśnie o to chodzi. Super, super. Dobrze. Teraz, słuchajcie, mam 5 milionów kasy. Co? Patrzcie, patrzcie, ile mi brakuje do następnego levela. No słuchajcie, tylko troszeczkę nam brakuje. No ale nic. Jeszcze raz gabinet magii. Wiedziałem. No teraz musiało się przyfarcić. Po prostu wiedziałem, ja to wiedziałem, nie? To nawet, to nie był strzał, że coś mi się tu... Ja po prostu wiedziałem, że mi się trafi, no. Okej, słuchajcie, moi kochani widzowie, wkraczamy na początku na teren gildii. Wkraczamy do portalu gildyjnego, gdzie skrzydlaty demon ma 641 milionów HP. Polecam. Słuchajcie, jest to zwiadowca, nie? Więc no widzicie, że unika... Że z trafianiem go jest po prostu średnio najeża. Dobra, ale może sobie pomińmy. No zabrałem mu 6 milionów HP, nie jest to duża... W ogóle nie jest to dobre osiągnięcie, ale to nic. Brakuje mi tu jeszcze ponad 4... Nie. Przejdźcie. Tak, 4 miliony expa brakuje mi ponad, a za jedno mam... O, milionarz? Poleciałem. No dobra, no ale nic, nie będziemy się tym przejmować, słuchajcie, i w tym momencie wkraczamy do wieży. Wieży, gdzie, o, wszyscy mają już full levelik, także spoko. Ja mam, słuchajcie, ponad 7000 zręczności, jednakże chciałbym rozdać tutaj, tak, tutaj do 720, ale nie starczyło, a szkoda. A szkoda, no to jeszcze tutaj po jednym, super. Pozdrawiam, słuchajcie, całą swoją gildię, pozdrawiam was, moi drodzy widzowie, którzy ze mną jesteście, kocham was i tak dalej. No dobra, czekajcie, ja jestem tutaj, 262 level, czy mogę się pokusić o Ethiela? Ale, no dobra, w sumie, ale dobrze było wygrać, bo jak to przegram, to mam przerąbane. Dobra. Ulala. Ulala. No chłopak wali taki... Chłoptasiu, ale co to za kryty? To niesprawiedliwe. Słuchajcie, nieważne, chomik pustynny, słuchajcie, ma 24% HP. I czy uda się zabrać te 10 milionów HP? No być może, bo słuchajcie, zapowiada się dosyć fajnie, gdyby nie ten kryt, co przed chwilą. No ale gdyby jeszcze jakiś taki krycik mocniejszy szedł, no to jeszcze by się dało. No please, ile mu tam zostało? 3% HP, ja pierciele. No nic, chomiś miał dzisiaj szczęście, słuchajcie, jeszcze na niego nie pora, nie przyszła pora na chomisia, więc zajmiemy się nim w następnym odcineczku, chociaż w następnym to już będzie pewnie zabity, ale to mniejsza z tym. Słuchajcie, witam was w Romeo i Julian, czyli, słuchajcie,
kolejna przypowieść. Czy chcecie kolejną przypowieść? Słuchajcie, jest to przypowieść o pewnej parze. O Romeo i Julii. Słuchajcie, ta miłość była nieszczęśliwa. Ta miłość była strasznie nieszczęśliwa. Wiecie, dlaczego ta miłość była nieszczęśliwa? Bo ona... O! Tak, ona... Julia... Nie, w sumie to czekajcie, to jest Romeo i Julian. Więc kurczę, jakby wam tutaj to wytłumaczyć. No tak czy inaczej, jest to opowieść o nieszczęśliwej miłości. Ja bardzo znam dobrze tą opowieść, słuchajcie. W której to oboje umierają. Mówię, że wszyscy mają umrzeć, to wszyscy umierają, tak? Tak? My tworzymy nową historię, słuchajcie. My, wraz z naszymi ziomkami, tutaj, w wieży, chcemy ich po prostu skarać. Romeo i Julia, sorry, ale odchodzicie w zapomnienie. Ja tego już nie zmienię. Jestem najlepszy na scenie i poczujecie za chwilę upokorzenie. Yo, taksi wbija z ziomeczkami tutaj do wieży i aż włos się na głowie jeży. Ej, dobra, skumajcie. Teraz łapki w górę zostawiajcie. To będzie fajnie. I też udostępniajcie na fanpage'u swoim, linki tu wstawiajcie. Yo, nie zapominajcie dać jeszcze komenta jakiegoś małego, jak... Nieważne, kontynuujmy. Skupmy się, bo już tutaj widzę, że o, tak... Tak, coś sobie, słuchajcie, nie daje rady. Nieważne, dwa mi... poczekajcie! No, kurczę. Peszek, słuchajcie, jest to Romeo i Julian, to są wojownicy, słuchajcie, wojownicy. No a nasz barbar, kurczę, ma 10 milionów HP, ale on ma za mało siły, chłopaczek. No on ma zdecydowanie za mało siły, tutaj Maguś też się stara, no wali te kryty, ale sam otrzymuje takie kryty, że po prostu to jest massacration education, nie? No dobra, spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie, to jest trzecia próba, trzecia i ostatnia próba, bo pamiętajcie, że ograniczamy się w wydawaniu grzybków, ponieważ wydawanie grzybków jest B i trzeba niestety odkładać na inne odcineczki, żeby to nam jak najdłużej starczyło, dobrze? No, dobra, barbarzyński barbar, dawaj barbuś, barbuś pokaż klasę. No ale on tak mało wali, słuchajcie, żeby on miał przynajmniej 7000 siły. Ja mu muszę rozdać tej siły, ale on ma takie zarąbiste itemki, że ja tam się nie masz czego nawet odjąć, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, Maguś, żebyś tylko tych krytów teraz nie otrzymywał. Dobrze, nie ma krytów. Okej, znowu nie siadł kryt. No, a sam sadzi kryty. O, jesteś niesprawiedliwy, Maguś, ale o to właśnie tutaj chodzi. Jeszcze nie umieraj. Aj, niestety, kryt, ale słuchajcie, no Maguś zabiera tutaj najwięcej, no bo wiadomo, mag na wojownika, wojownik dużo mało wali, dużo ma HP i wiecie, Maguś dużo wali, a mało ma HP, ale ze względu na to, że wojownik mało wali, więc ten może być się tutaj popisać wytrzymałością, no ale gdzie mi zostawiacie... 20 milionów HP pocisnąłem, ja pierdzielę. No dobra, słuchajcie, ostatnia próba już na szybko, żeby tutaj nawet nie kombinować. Niestety nie udało się, więc wieża dziś zostaje nietknięta. No cóż, moi kochani widzowie, teraz chciałbym, tutaj już atakowałem, dobra, przejdźmy sobie do twierdzy. W twierdzy mamy przeciwnika, którego możemy na luzie sobie pokonać. Za 10 godzin skończy mi się już kopalnia klejnotów. Tego przeciwnika mógłbym pokonać, ale... No zysk za niego nie jest opłacalny. No i tutaj 62, no też to nie byłoby opłacalne, tak? To nie byłoby opłacalne, a mógłbym to wygrać. No ale nic, słuchajcie, lecimy dalej, kontynuujemy właściwie. I teraz tak, dzisiaj nie zrobiłem jeszcze wszystkich misji, ale spokojnie zrobię, mamy godzinę 21 dopiero, także nie śpieszymy się z tym. No i przyszła pora, słuchajcie, na 13 piętro, Kołek Van Helsing, a nie będzie to wcale takie proste, ponieważ ten koleżka atakuje tak mocno, że słuchajcie, w gaciach robi mi się mokro, nie? Chociaż tak teoretycznie, gdyby mi nie sadził tylu krytów, to chłopak byłby do wzięcia. Próba numer 2, słuchajcie, no mag, to są szybkie bitki z magiem, nie? Wiadomo. No ale ja bym musiał ciągle kryty walić, żeby... Patrzcie, jakie on mi sadzi super kryty, nie? Dobra, i ostatnia próba numer 3. Tak, coś, skup się, dawaj. Dasz radę, jesteś, kurde, koksu, opór, hard, monster, elo.
No nie udało się. No trudno. Słuchajcie, wejdę sobie jeszcze na chwilę do Eastaroth, zobaczyć jak tutaj nas. A z tym to już w ogóle. Słuchajcie, z tym to dopóki nie pokonam przeciwnika poprzedniego, to z tym nie mam co zadzierać na razie, nie? Także Sutener, Petyr, jeszcze odstawiam go na potem. No i kurczę, to by było na tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejsze loszki. Nic się nie udało, niestety nic się nie udało. A szkoda, bo byłoby super, gdyby jednak coś siadło, nie? No tutaj, kurde, no tu nie masz czego odejmować tej siły, słuchajcie, on ma takie zarąbiste itemki, a jeszcze coś mu nie pasi, nie? No ale, kurczę, on tej siły strasznie mało ma, nie? Ma dużo, załóżmy. Czy, nie no, ogólnie on jest bardzo dobry, no. Maguś też, ale Szczwana, słuchajcie, 8000 ma tego. Zręczności, kurde, to jest w cholerę dużo. I prawie 40% dokryta. O, kurczę, kto to dzwoni do mnie? O, czekajcie. No hej, kochanie, co tam? Tak, nagrywam, a co? A co? O proszę. No to nieźle. O kurczę, cwaniaczek. Spoko. Dobra, kochanie, to ja muszę kończyć, bo ja tutaj nagrywam. Jesteś w trakcie odcinka, wiesz, zadzwoniłaś. No, także pozdrawiamy. No, Mika pozdrawia wszystkich. Pozdrawiamy. Tak. Oczywiście. Dobrze, buziaczki. Mua. Dobra. Kontynuujemy, słuchajcie, nasz odcineczek. No i lecimy. Teraz, słuchajcie, mamy do zrobienia. Przede wszystkim chyba tylko już zostały nam wiadomości, no. Chyba, że za chwilę tam w twierdzy będę. No ale dobra, może najpierw przeczytajmy. Mortunus napisał pozdro. Pozdrawiamy cię, Mortunus. Pozdrawiamy. Pozdrawiam od razu Gabrysia, Mikę oraz ciebie, Taksuś. Dziękuję, co u ciebie, a u mnie zajebiście, dzięki. Kiedy Agario? No był już dzisiaj, wczoraj, Sober. Kiedy zrobisz losowanie o twoje jakieś konto lub event nadładowanie się? No to ty. Ty ziomeczku, nie bądź taki hej, hej, hop do przodu, nie? No. Siema Taxi, mam pytanie, a zarazem prośbę do ciebie. Mógłbyś wbić do mojej gildii i wpłacić mi trochę kasy? Niestety, wybacz, nie oferuję takich usług. Wybacz, no. Pozdro, Suchar. Co robi ksiądz na siłowni? Boże ciało. Dobre, dobre, dobre. A Mister 13, pozdro, pozdrawiamy. Jestem twoim fanem, Król XD, pozdrawiamy króla. Dzięki. Zagraj w Operation X, podobna do Hero Zero i Shakes i Fidget. Pozdrów. Wiem co to za gra, grałem w nią, pozdrawiam. Taxi, daj mi. Co? Taxi, daj mi mocne z itemy. What? Nieważne. Kiedy Q&A? Jak kupię sobie dobrą kamerkę? Pozdrawiamy. Lubię placki, ja uwielbiam. Słuchaj. Ja uwielbiam placki. Więc twoje lubienie w stosunku do mojego uwielbiania jest takim glutem. Dobra, lecimy dalej. Mam suchara. Co robi gliniarz na chodniku? Śpi. Pozdrawiam. Nieważne. Jak piszę do kogoś i piszę on to cały tekst mi się kasuje. Jeśli możesz wytłumaczyć, czemu się tak dzieje, to powiedz. Słuchaj, najprawdopodobniej gra Shakes and Fidget nie akceptuje tego znaku z polskiego alfabetu. Jest to kodowanie Unicode z tego, co mi się kojarzy i nie. Może mogę się mylić, więc cofam te słowa. Ale on, słuchajcie, kasuje wszystko, wiem. Podobnie jest chyba w Hero Zero z E, jeśli mi się dobrze mówi się. No. Pozdrawiamy. Piszę, bo wbiłem setny level w mojej urodziny i pozdrawiam rodzinę z RT i szczególnie ciebie i Gabrysia. Dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy cię również. Taxi RTZ. Dobre. Pozdrawiam, taxi, wyszło ci już S30? Tak, ale nie gram. Nie, czekajcie, wyszło czy nie wyszło, nieważne. No, pozdrawia. Dobra. Jestem bierze, co ma wspólnego z. Chwila nieuwagi, palce ban. Wiem, znam to. Pozdrowisz na odcinku, Dawid 2001, tak, pozdrawiam cię.
Hejka, jestem twoim fanem, pozdrów na odcinku. Feni, pozdrawiamy. Siema taksi, czego pierdzisz mordą? A no bo lubię. Przyjacielu, bo umiem. Siemka, pozdrów na ety, proszę. Stańczyk, pozdrawiamy cię. Ile grasz w Shakesa? Kurcze bela, no już troszeczkę lat zeszło, powiem ci szczerze, nie? No już troszeczkę sporo gram w Shakesa. No dobra, lecimy dalej. Pozdro dla ciebie, Wiklau, dziękuję. Pozdrowisz na odcinku, Dawidos, pozdrawiamy cię. Dawid Lionel Messi 5. Pozdrowisz, tak, pozdrawiam. Dlaczego Napoleon zszedł ze schodów? Bonaparter. Dzięki, dzięki, dobre, dobre. Hej, Stanisław, to ja z tym kluczem. Pozdrawiamy cię, przyjacielu, pozdrawiamy. Daj okienko kamerki bardziej na prawo, bo zasłania obraz. Wiem, że zasłania, ale no musi, wybacz mi. Pozdrawiam. Pozdrowisz na odcinku, a i gratuluję top 20. Dziękuję, staram się, przyjacielu. Taksi zbawca Shakes and Fidget, pozdrowisz na odcinku, tak, pozdrawiam. Pozdrawiamy Hena. Okej, słuchajcie, to by było ostatnie 30 wiadomości, które przeczytałem, jeśli chodzi o ten odcineczek, bo w następnym znowu będziemy czytać, jeśli nie zapomnę oczywiście. Spróbujmy jeszcze raz pokonać Ethiela. No i teraz weszło na luzie. Wow! 100 tysięcy expa zostałem za Ethiela, nie? No to kurde, to można expić nawet tak. Znaczy nie, no już od dawna dają exp za tego. Za bitwy z lepszymi przeciwnikami. Słuchajcie, atakujemy na twierdzę. Mam nadzieję, że teraz błagam coś takiego, wiecie, sensownego. No nie, no nie jest to sensowne, słuchajcie. Ale dlaczego by nie pokarać? No dlaczego? Słuchajcie, zaatakujemy 12. Dobra. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, pięć jest. 6, 7, 8, 9, 9, no 3 zmarnowałem, nieważne, no mówi się trudno, szkolimy, słuchajcie, sobie nowych, czy mi się to opłacało, czy nie, no negocjowałbym tutaj, no ale pokonaliśmy, słuchajcie, także spoko, żeby było na odcinku, nie, że nie jestem najsłabszy, dobra. Teraz tak, słuchajcie, zakręcimy sobie jeszcze na koniec szczęśliwym kołem. A to, słuchajcie, dlatego, żeby, słuchajcie, zrobić taki przedsmak przed kolejnym odcineczkiem, co będzie tam, wiecie, kozackiego, co będzie fajnego, nie? Dobra, to lecimy, kręćmy kołem, bo nie jestem stołem. Ajajaj, my friend. Nie jest dobrze. Jest bardzo niedobrze. Słuchajcie, no to co? Zapraszam was wszystkich, moi kochani, na kolejne odcineczki. Do zobaczyska, nie puszczajcie się i to by było na tyle. Taksi z RT, salut!